Pamiętam, że tak wszystko naraz się złożyło, bo i Sonia jest chora, i chrupcie jest chore. Witam Was w kolejnym filmiku. Ja dzisiaj zaczynam nowego vloga. Będzie to vlog tygodniowy. A teraz idę z Majką z rana na siku. Mam też smycz. Ja już będę wychodzić teraz z domu, bo mam na 8. Jest tak ciemno w pokoju teraz, że ledwo widać Zuzia, ale Zuzia przed chwilą właśnie się obudziła i leży sobie na sianku. I Majce teraz dam, na właściwie już taki późny obiadek, no bo dopiero teraz jej dam, ale no dopiero teraz przyszłam do domu i dostanie mokrą karmę z Animondy na obiad. Nie wiem, czy będzie ją widać, jak tutaj je, bo jest ciemno. Znaczy oczywiście zaświeciłam światło, ale to już nie jest światło dzienne. Teraz też szybciej się już ściemniałam na dworze. Ale tu Maja już sobie zajada. I chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że chrupcie jest chory, bo nie mówiłam Wam na vlogu jeszcze chyba o tym, a jest chory już od kilku dni. Jeszcze dokładnie nie wiadomo, co mu jest, ale raczej jest to coś poważnego. Prawdopodobnie jakaś neurologiczna choroba, być może guz, nie jestem pewna. Jak oczywiście będę wiedzieć coś więcej, to Wam powiem na vlogu. Na razie chrupcia sobie tutaj widzicie, śpi za domkiem. Więc trzymajcie za niego kciuki, żeby jednak okazało się, że to, że z tego wyjdzie, że uda się go wyleczyć. I że nie jest tak poważnie, jak to wszystko na razie wygląda. Witam Was w kolejnym dniu i dzisiaj jest wtorek. Ja zaraz będę wychodzić już z domu, ale jeszcze chciałam Wam chwilę powiedzieć o Sonieczce, ponieważ Sonia jest teraz chora. A właściwie to już tak od 2 dni źle się czuję. I dzisiaj mój tata pojedzie z nią do weterynarza. Ja chyba też z nim pojadę. Bo nie wiem właściwie, co się dzieje, ale ma problem właśnie z kupą. Ze zrobieniem kupki i... No i ogólnie też widać, że jest taka osowiała, źle się czuje. Więc trzeba z nią iść do weterynarza, zobaczymy, co tam się dzieje. Ja tak podejrzewam, że może jakieś zapalenie jelit, żołądka, ale nie jestem oczywiście pewna, być może to jest coś innego. No i dzisiaj właśnie jak wrócę do domu gdzieś o 16, no to tata mnie zawiezie i weźmiemy Sonię. No żeby weterynarz sprawdził, co tam się z nią dzieje. Czy jakieś leki, czy antybiotyk dostanie, zobaczymy. Ale ja już wracam do domu i będę jechała z tatą do weterynarza z Sonieczkiem. Sonia dostała takie tabletki, jest to antybiotyk i ma brać to przez 8 dni. Pół tabletki na jeden dzień. Bo właśnie taki antybiotyk dostała. Wróciłam już do domu. Teraz będę dawać kolację moim chomikom. I jak wiecie, jak Wam mówiłam, to byłam u weterynarza z Sonią i z moim tatą. Znaczy tata właściwie nas zawiózł. Teraz daję kolację moim chomiczkom. No i przy okazji powiem Wam, co z Sonią. Tutaj będę im dawać jeszcze mieszankę też. Żółek. Okazało się, że Sonia ma zapalenie gruczołów odbytowych i musiała mieć
taki zabieg oczyszczania, po prostu oczyszczania, nie był to zabieg operacyjny. I po prostu to, co tam się działo u weterynarza, to naprawdę ona tak piszczała, tak szczekała, tak skomlała, że już no, dawno jej nie widziałam w takim stanie. W ogóle gryzła wszystkich, gryzła tego weterynarza, gryzła też mnie. Więc to było naprawdę straszne. Ona, no, to był taki pisk, że ona na cały po prostu ten gabinet piszczała. No ale oczywiście oprócz tego, że miała to oczyszczanie, to dostała zastrzyk i dostała też antybiotyk. Antybiotyk na 8 dni. Antybiotyk dostała w tabletkach na 8 dni, a tylko dostała zastrzyk o takim przedłużonym działaniu. No i jeszcze to nie koniec, co Soneczkę czeka, ponieważ to zapalenie, ten jeden gruczoł, tylko tą jakby część udało się jej oczyścić, a część nie i będzie ktoś musiał z nią pójść jeszcze w czwartek, czyli w czwartek będzie powtórka z tego wszystkiego, znowu będzie to oczyszczenie na robione. No i oprócz tego ona naprawdę jest bardzo cierpiąca, ją to boli, a już po tym zabiegu to ją w ogóle jeszcze bardziej bolało. Na których oczywiście już siedzi Majka. I tak, to jest właściwie dość cieniutkie, więc to nie jest żadna kurtka, tylko po prostu tak, żeby jak jest chłodniej, to na krótkie rękaw sobie założyć, albo ewentualnie na bluzę. Ale zdecydowałam się na to, dlatego że to było na wyprzedaży i kosztowało tylko 20 zł, więc 20 zł rzeczywiście za to ma do kieszonki, więc wydaje mi się, że całkiem fajna cena. I jeszcze wzięłam bluzkę na krótki rękaw i bardzo mi się spodobał ten wzór, bo ona ma tutaj mapę świata. Zobaczcie, taka zwykła na krótki rękaw. Ale z bardzo ładnym wzorem. I wszystkie te rzeczy kupiłam w sklepie Textil Market. No i już ostatnia rzecz, na której leży Majka. To kupiłam, to było już trochę droższe, bo za to zapłaciłam 40 zł. Za tą bluzkę zapłaciłam 20 chyba. No poczekaj, Maja. Majka nie chce zejść. I to jest Polar. Tu jest ocieplany. Ma dwie kieszonki. Też ładny kolorek. Wydaje mi się, że idealnie będzie pasował do tej bluzki. No i to są moje dzisiejsze zakupy takie ubraniowe. I dzisiaj przyszedł mnie paczka z nowymi rybkami do akwarium. Wam je pokazuję. Tu widzicie, sobie pływają. Jest to bystrzyk Amandy, 6 sztuk rybek. I tam jeszcze zamówiłam ślimaka. I tak wyglądają moje rybki. Teraz będziemy wpuszczać rybki do akwarium. Wszystkie uciekły. Nie przygnieć tych, co pod spód poszły. No widzę, widzę. No i teraz szybko podnieść.
Czy ile się przełożyło? Trzy? No dwie. Dwie. Jeszcze cztery. Czy tam ta jedna uciekła? Była już na tym i uciekła. To jeszcze cztery zostały. Nie wiem, czy się nabiorą wszystkie, czy ta jedna ucieka. To słowo mi już lepiej poszło. No. Zamachałam tej i mi kazałaś. Jakie maleństwa. To jest bystrzyk. Do niego podpłynął kiresek. No to kolejne wypływają. Zobaczymy, czy się wszystkie znajdą. To widzicie. Znaczy tu kiereski sobie też pływają. Ale tu w tych roślinkach. Tam są bystrzyki i tu jest ten jeden malutki. Czy one wszystkie są malutkie? Jestem już prawie spóźniona, dlatego muszę już wychodzić z domu. Jeszcze miałam wam powiedzieć o Soni, bo dzisiaj Sonia będzie miała wizytę u weterynarza. Bo tak jak wam wcześniej wspominałam, jest chora i ma zapalenie górczowo odbytowych, no i dzisiaj znów musi iść do kontroli, pewnie dostanie jeszcze zastrzyk. No i tam jeszcze będzie robiony, miała taki mini zabieg. Tylko oczywiście to nie jest operacja. Dzisiaj jest czwartek. Jest już teraz wieczór i dzisiaj znów Sonia była u weterynarza, tym razem nie byłam z nim ja, tylko właśnie mój tata i moja siostra. I znowu była na tym oczyszczaniu. I tym razem, bo Sonia tam miała, ma to zapalenie tych gruczołów odbytowych, to tam chyba jakaś ropa jest w środku, coś się tam wytworzyło. No i ona musiała mieć to po prostu oczyszczane. Ale tym razem jej to pękło, więc podobno była też krew. I no teraz jeszcze bardziej ją bolało. Sonia jeszcze bardziej to przeżywała. No bo na pewno większy ból czuła jeszcze niż pierwszym razem. No bo jak jeszcze, wiecie, jak tam jej to pękło, to rzeczywiście jeszcze była krew. No i Sonia po prostu była tak zdenerwowana, musiała mieć założona żołnierz, bo tak wszystkich gryzła, że już nic nie chciała dać sobie zrobić. Była tak przerażona, taka zdenerwowana. No, mnie przy tym nie było. No i oczywiście nadal Soniczka bierze antybiotyk. Ma całe tam spuchnięte jeszcze oprócz tego. I ma wyznaczoną jeszcze kolejną wizytę, czyli jak skończy brać ten antybiotyk, który ma brać przez 8 dni, bo dostała w tabletkach, to ma jeszcze, znowu będzie trzeba z nim jechać do weterynarza jeszcze raz. No i wtedy weterynarz oceni, co dalej, czy to już tyle, jeżeli weterynarz stwierdzi, że już zakończy leczenie, no bo będzie musiał sprawdzić, czy to już wszystko, czy tam nic się nowego nie dzieje. Ale no, no dla Soni to był naprawdę bardzo duży ból i no weterynarz też wcześniej zastanawiał się, czy nie dać jej rzeczywiście czegoś na uspokojenie, no ale w końcu nic nie dostała. Bardzo naprawdę była podobno zdenerwowana, bardzo przerażona, no i też naprawdę bardzo ją to bolało. Moje bystrzyki sobie pływają. O, tu widzieliście też jeden kiresek, tutaj ślimak. I sobie idzie do góry. Kiresek razem z bystrzykami pływa. A inne kireski gdzieś się tam widocznie pochowały. Oczywiście, kochani, jeżeli chcecie pisać jakieś propozycje na imiona dla rybek i dla ślimaka,
To tak, jak wiecie, mam 12 rybek teraz. 6 kirysków i 6 bystrzyków Amandy. Bystrzyki to są te malutkie, a kiryski to są te szare. O, tutaj jest jeden kirysek. Reszta gdzieś jest schowanych. I jeszcze imię dla ślimaczka. Zastanawiałam się, czy ślimak nie będzie miał na imię żelatyna albo galaretka, więc możecie pisać, czy macie jakieś inne propozycje, albo które imię według Was jest lepsze, galaretka czy żelatyna. Bo moje poprzednie ślimaczki, które już niestety umarły, no to jeden był śluzek, a drugi był żelek. Dlatego tak myślałam, żeby może ten ślimaczek na cześć żelka miał na imię żelatyna. Ale możecie pisać w komentarzach. I powiem Wam, że tak wszystko naraz się złożyło, bo i Sonia jest chora, i Chrupcio jest chore. Witam się z Wami w piątek. Ja właśnie wstaję, a Maja jeszcze śpi i zajęła moją poduszkę. Ja dzisiaj mam dzień wolny, więc będę w domu. Idziemy już na dwór. Ja teraz rano robię sobie śniadanie, kanapkę z serem, tutaj z pomidorem, szczypiorkiem i chyba jeszcze z jajkiem. Moje kanapki i zielona herbatka. Dzisiaj razem z Wami nakarmię moje rybki. Mam dla nich taką karmę. No i teraz im troszkę wrzucę. I teraz się zorientowały. Nawet kirysek też sobie przypłynął coś zjeść. Idziemy z Mają nad rzekę, tam na łąki, na spacerek. I dzisiaj już włączyłam na zegarku, żeby liczyło mi kroki, no i kilometry. Dlatego później pokażę Wam, ile przeszłyśmy na spacerku. A jest nawet fajna pogoda, dlatego myślę, że pójdziemy na dość długi spacer. Chciałabym iść na taki bardzo długi. Idziemy sobie dalej. I chyba w to miejsce ostatnio najczęściej chodzimy na spacerki. Bo to jest droga, gdzie Maja może przez prawie cały czas być spuszczona, bo tu jest wszędzie polna droga na łąkach. Nie wiem, czy widzicie, co się dzieje, ale Majka pogoniła bażanty. W krzakach były chyba aż 4 bażanty. Ona tak się zerwała w pogoń za nimi. Ale oczywiście ich nie dogoniła, bażanty odleciały. Miała chwilę zabawy, bo ona naprawdę uwielbia gonić ptaki, kaczki czy tam bażanty, więc teraz przebiegła. Nie wiem, czy to było widać, ale na razie przeszłyśmy 3 km. Ale jeszcze idziemy kawałek. Jeszcze dłuższy kawałek właściwie przed nami. Teraz idziemy takimi zaroślami. Tu mam jeszcze widoczek, pokażę. I już powoli wychodzimy z tych zarośli. Nie powiem, bo to tu jest z tego, co widać. No my stamtąd wracamy. Ale idziemy jeszcze kawałek w tą stronę. Maja idzie nad wodę zobaczyć. A i tam siku. Tak, siku zawsze. Maja, zobacz, co tam idziesz. Czaiłaś coś ciekawego?
Tak po prostu chciałaś? Nie no, idziemy jeszcze trochę. Zachodzimy do wody. Zobaczymy, jeszcze tam pójdziemy kawałeczek. Tu woda, i tu jest jeszcze jakaś ścieżka. Z ciekawości możemy zobaczyć, co tutaj jest. Tylko czy da się tędy przejść? Tak, Maja, pewnie zastanawiasz się, gdzie ta matka cię prowadzi. Takie krzaki. Czy oszalała, czy coś? Więc, no tak, tam są trawie. No tu jest po prostu dojście do wody. Dobra, wracamy. Jeszcze trochę się przejdziemy w tamtą stronę. Jeszcze tu kawałeczek. Jak daleko nam się tutaj jeszcze uda dojść. I zaraz dowiemy się, czy jest koniec naszej drogi. Bo jeżeli to ta droga, gdzie nas teraz to prowadzi, będzie nad wodę, no to już będzie koniec drogi, bo w tą stronę nie pójdziemy, bo są jakieś wysokie trawy, takie nierówności, więc tu nie ma nawet dróżki żadnej. Więc zobaczymy, czy tu nie ma możliwości przejścia trochę po płocie. Ale obawiam się, że nie. Co tutaj mamy? No, tak jak myślałam. Woda. Widzisz, Maja, czyli to jest już koniec naszej drogi, bo tu doszliśmy do wody. My już wracamy do domu. Chociaż jesteśmy, dopiero zaczęliśmy wracać, no bo jeszcze to kawał drogi. Maja mnie prowadzi w tą stronę, w tamtą stronę ja prowadziłam, teraz ona idzie pierwsza. Nasz spacerek trwał właściwie, trwał godzinę i 44 minuty, a przeszłyśmy, no można powiedzieć, że 7 km, bo tutaj no 6,99, czyli 7-kilometrowy spacerek. Dzisiaj na obiad będą placki z dyni. Jest to dynia ta biała, ona ma taki lekki smak orzechowy i z niej będą smażone placki. I do tego jeszcze sos o smaku szczypiorku i ogórka. Ja właśnie będę wymieniać Zuzi podłoże. I tu mam nowe podłoże, które jej wsypię. Wstałaś? Witam Was w kolejnym dniu naszego vloga. Jest teraz rano i będę szła z Majeczką na siku. Dlatego ona się tak cieszy. Moje dzisiejsze śniadanie. Zuzia już wstała i wyciągnęłam ją teraz z terrarium. Troszkę się przejdzie. A rybki w tym czasie jedzą sobie śniadanie. A wam pokażę. Zobaczcie, on na śniadanie dostaje taką tabletkę. Takie tabletki o smaku cukinii. Tu Zuzia sobie chodzi. Ale wam zaraz pokażę. O, takie tableteczki. I tam widzicie, jedna tabletka, tu ślimak, i drugą. A na moim kanale Ślady Emi Zwierząt tam możecie cały filmik zobaczyć z karmienia rybek i z testu właśnie tych tabletek. Powiemy się z Mają i ukochanym leniwcem, a naprawdę uwielbia tego pluszaka.
A później może pójdziemy na spacerek. To nie dla ciebie. Zobacz, inny już głodomór czeka. Zuzia już dostaje śniadanie, a tu ma sianko, żeby było jej miękko, chociaż ona też czasami sobie je to sianko. A już widzicie, głodna była. Dzisiaj idziemy na spacer, no nie tylko z Majeczką, jeszcze z Sonią. No Sonia, mimo tego, że jest chora, ale też ją się weźmie. Ale no nie idziemy na łąki, tylko właśnie tak, na taki krótszy spacerek ze względu na Sonię, żeby trochę się przeszła, żeby też się bardzo nie przemęczyła, no bo ona jeszcze cały czas bierze antybiotyk, więc nie może też się jakoś bardzo przemęczyć. No ale chciałam, żeby się jednak troszkę chociaż przeszła, bo już w tym tygodniu nie była na żadnym spacerku przez to, że jest chora. Później chociaż troszkę coś pójdzie. A tu jest dużo liści, nie? No i poszłyśmy w tą stronę, bo też jest wiatr, więc tutaj będzie mniejszy wiatr, a nie chcę, żeby Sonia też coś przewiało. No i też ze względu na to, że właśnie ona nie może jakoś daleko iść, tylko na jakieś krótsze wyjścia, to po prostu przejdziemy się trochę. Zatem lepiej, żeby się też trochę przeszła, ponieważ ona od nie robi chyba jeszcze kubki od czasu ostatniej wizyty u weterynarza, od czasu tego zabiegu oczyszczania tamtych gruczołów. No więc może jak się trochę przejdzie, to gdzieś się zdecyduje. Poszłyśmy, są drzewa, więc one trochę zatrzymują wiatr, żeby nie było tak niewiało, bo ogólnie nie ma jakiegoś bardzo zimna, tylko przez ten wiatr jest chłodno. No chodź, Sonieczka. Sonieczka jakiegoś psa słyszy i się boi iść. Tu nie ma Sonia w lesie, tylko psa. Chodź. Majeczka tam pod drzewami. Tu Soniusia. Dzisiaj na obiad mam ziemniaki, kotlety z soczewicy oraz kapustę pekińską. To jeszcze z marchewką, z cebulą, taką sałatkę. Wróciłam z zakupów. Byłam w Biedronce, tutaj kupiłam szampon, odżywkę do włosów, budyń, serek, tu jeszcze humus klasyczny, bułki, dżem, ryż i jeszcze byłam w Rossmanie. W Rossmanie są kalendarze adwentowe i wzięłam sobie z herbatkami. Ale mam zamiar też przez internet zamówić jakiś kalendarz adwentowy, a w ogóle to możecie pisać w komentarzach, bo zastanawiam się nad vlogmasem w tym roku, to czy planuję robić vlogmasy, nagrywać, z tym, że zobaczę, jak wyjdzie z moją pracą.
Dlatego, jeżeli chcecie, żeby były vlogmasy i jeżeli będziecie oglądać i czekacie na nie, to piszcie w komentarzach, że właśnie chcecie, żeby były, bo zastanawiam się właśnie, czy w tym roku nagrywać, bo nie wiem jeszcze, jak z moją pracą się ułoży. Pokażę wam przez okno, jaki jest ładny zachód słońca. Witam was w ostatnim dniu już tego vloga. Dzisiaj jest niedziela. Tutaj jeszcze Maja zwinięta w kuleczkę śpi. Ja dosłownie przed chwilą wstałam. A w ogóle to my z Majką walczymy o łóżko, bo jak ja tylko na chwilę wstanę, to ona od razu zajmuje moje miejsce. Już zaścieliłam łóżko. Zaraz idziemy na siku. Widzę, że też Orzesio wstał. I chyba je śniadanko, którego jeszcze nie dostał, a dojadę jakieś resztki właściwie z kolacji. No to zawsze głodomór głodny przecież. Do śniadania robię mleczną inkę, kawę. Ja takiej zwykłej czarnej nie piję. I po plasterku ogórkę jeszcze dam dla chomików. I już śniadanie gotowe. I chrupcio wstał sobie zjeść ogórka, którego mu dałam. Teraz południe, ja będę zaraz wychodziła z Majeczką na spacer. Pokazuję wam tylko na chwilę Orzesia. Oczywiście, co może robić Orzeszek? Orzeszek cały czas je. To jest po prostu wiecznie głodny chomiczek. On już patrzy tylko, czy ja mu jeść nie daje. Dzisiaj idziemy w pełnym składzie. Przyszłyśmy nad rzekę. Ja już będę kończyć tego vloga z całego naszego tygodnia. Na koniec jeszcze wam pokażę tutaj, jak Orzeszek zajada swoją kolację. No i jeżeli film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Nie wiem właściwie, jakie będą kolejne, bo nie wiem dokładnie, kiedy ten filmik też wam wstawię. Pewnie z jakimś opóźnieniem. Ale no jednak do następnych vlogów.